Cześć, witam na kanale Lekarz Medycyny Pracy. W tym filmie zobaczysz, jak dojechać na psychotesty do pracowni doktora Kraśnickiego na ulicy Kmicica 3 we Wrocławiu. Jesteśmy na autostradowej obwodnicy Wrocławia i jedziemy od strony Warszawy. Właśnie minęliśmy zjazd na Poświętne i Polanowice. W prawym dolnym rogu widzisz mapkę, która pokaże Ci mniej więcej, w jakim punkcie miasta jesteś. Zjazd, który nas interesuje, to Stadion Wrocław, także jedziemy spokojnie dalej. W oddali po lewej widzisz most Rędziński, jeden z największych mostów w Polsce. Za chwilę zobaczysz tablicę, która informuje, że zjazd Stadion Wrocław będzie za 3000 metrów. Powoli przygotuj się więc do zmiany pasa na skrajny prawy. Tymczasem wjeżdżamy na most Rędziński. Przejechaliśmy 1500 metrów i kolejna tablica informująca o zjeździe na Żerniki. Właśnie tam się kierujemy. Pięćset metrów do zjazdu. Zjeżdżamy w prawo w kierunku stadion. I powoli wjeżdżamy na tak zwanego ślimaka. Pamiętaj, żeby zachować ostrożność. Jedziemy prosto, aż dojedziemy do świateł, gdzie skręcimy w prawo. Mamy szczęście i zielone światło, więc spokojnie skręcamy w prawo. Jesteśmy na ulicy Szczecińskiej.
nawierzchnia w tym miejscu jest słabej jakości, więc jeżeli dbasz o samochód i nie spieszysz się na umówione psychotesty, radzę trochę zwolnić. Po prawej stronie mamy autostradową obwodnicę Wrocławia. Kawałek lepszej nawierzchni, ale to nie potrwa długo. Cały czas jedziemy wzdłuż autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przejazd zamknięty. Musimy chwilę poczekać. Na szczęście towarowy przejechał w mgnieniu oka i możemy ruszać dalej. Już niedaleko. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Żernicką. Uważaj na zmiany pierwszeństwa. Ruszamy dalej za tym białym samochodem. Zaraz za skrzyżowaniem pierwsza ulica w prawo. Jesteś na ulicy Rumiankowej. Przed sobą widzisz budynek z czerwonej cegły. Na jego wysokości będziemy skręcać w lewo. Jesteś na ulicy Kmicica we Wrocławiu. Uważaj na próg zwalniający i jesteś na miejscu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na psychotestach.